Energia, barwy, zabawa, zdrowie – tak w skrócie można opisać bieg kolorów, który po raz pierwszy zorganizowano w Koszalinie. O imprezie informowaliśmy w poprzednim odcinku programu. Historia jest bardzo ciekawa. Zaczęła się w październiku. Już wtedy wpadliśmy na pomysł właśnie zorganizowania czegoś pozytywnego, czegoś takiego z pompą, czegoś, co naprawdę zapamiętają ludzie. No i wpadliśmy, że zrobimy coś z proszkami. No i do tego doszedł, prawda, aktywny styl życia, ruch i wybraliśmy właśnie taką aktywność jak kolorowy bieg. Te kolory są i to taka fajna zabawa. No właśnie, dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Dobrze, że taka impreza w Koszalinie powstała? Tak, bardzo. A wy biegacie na co dzień? No, tak, codziennie biegamy. Dobra, powiedz mi, jak tobie się podoba pomysł takiej imprezy? Bardzo mi się podoba. To jest chyba najlepszy pomysł, gdzie jako Koszalina, naprawdę. To naturalny kolor włosów? Jak najbardziej. W dniu dzisiejszym oczywiście musi być kolorowo, więc jest kolorowo jak najbardziej. Jak ci się podoba ten pomysł? Każdy pomysł, od niedawna dla mnie przynajmniej, każdy pomysł związany z biegiem jest rewelacyjny, a to, co tutaj robią, to, co Nocna Ściema robi, zachęcając Koszalinian do biegów, to jest coś rewelacyjnego. Coś ciekawego, nowego, no po prostu chciałem spróbować. No właśnie, ale to jest pierwsza taka impreza. Podoba ci się taki pomysł? No, ciekawy pomysł. Można miło spędzić aktywnie czas. Najważniejszymi elementami imprezy były kolorowe proszki Holi i dobre humory zawodników. Ani jednego, ani drugiego nie zabrakło. 21 marca, pierwszy dzień wiosny, pory się zmieniają, przechodzimy z tego takiego ospałego życia, ospałego jakby stylu życia, do naszego fajnego, ciekawego, do wiosennej pory, do tego, co będzie ciekawsze na pewno w tej porze. No a niestety pogoda nam nie dopisała, ale jak widać po frekwencji, naprawdę ludzie nie narzekają, nie stękają i ludziom się naprawdę to podoba. Ile osób zgłosiło się do kolorowego biegu? Z oficjalnych formularzy jest to ponad 1200 osób, także frekwencje naprawdę przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Nigdy byśmy się nie spodziewali, że z takim odzewem się spotkamy. Jestem z grupy Rozbiegany Koszalin i dlatego biorę, chcę się sprawdzić. To taka pierwsza inicjatywa w Koszalinie. Podoba się panu taki pomysł? Bardzo mi się podoba, tym bardziej, że rozpocząłem treningi pół roku temu i teraz staram się w każdej takiej imprezie brać udział. Lubię biegać, po prostu. Ale to jest dzisiaj taki wyjątkowy bieg. Ale to nic, dla mnie każdy bieg jest wyjątkowy. Kolorowy bieg z okazji pierwszego dnia wiosny. Podoba się pani taki pomysł? Podoba mi się ten pomysł, a mój strój związany jest z tym, że wczoraj z dziećmi witaliśmy wiosnę w przedszkolu i w związku z tym obiecałam im, że w tym stroju pobiegnę. W tym biegu nie chodziło o życiowe rekordy, o to, kto jest najlepszy i najszybszy. Chodziło o zabawę i o to, by uczynić Koszalin choć na chwilę trochę bardziej kolorowym. W tym biegu nie było zwycięzców, a właściwie każdy nim był. Ramię w ramię do biegu stanęli starzy i młodzi, dorośli i dzieci. Ale zanim ruszyli, musieli się trochę rozgrzać. Rozgrzewka przed biegiem się przydaje? Tak, pewnie to jest podstawa. Dlaczego pani się zgłosiła do imprezy? Bo lubię biegać, lubię sport, to jest wszystko po prostu. Dzień dobry, rozgrzewka się przydaje? Jak najbardziej, jest bardzo zimno. Dlaczego pani się zgłosiła do tej imprezy? Żeby się dobrze bawić. Nie biegam jakoś często, ale po prostu sama akcja jest super. Dla szaleństwa tego. Dobry pomysł? Bardzo, najlepszy. Takie przywitanie troszeczkę dzisiaj deszczowe wiosny. Ale dla nas na cieplutko i gorąco jak na Hawajach. Juhu! Grupie maturzystów z Bronka, którzy wpadli na pomysł zorganizowania biegu kolorów, przyszedł z pomocą Michał Bieliński, organizator takich imprez jak Nocna Ściema czy Leśna Piątka. Michał, powiedz mi, pierwsza reakcja, jak usłyszałeś o tym pomyśle? No, że świetny pomysł i trzeba go zrealizować. Ale niektórzy się boją tych proszków, że są szkodliwe. Ech, to tylko są plotki, także nie wierzę w takie. Opowiedz nam, jak przebiega trasa. Trasa chodnikami, troszkę ścieżek rowerowych, tak żeby otoczyć mniej więcej tu ten
rejon Giełdy, rejon Stadionu Gwardia, rejon Politechniki. Wbiegamy też do lasu, także fajnie się bawimy. No, naprawdę obszernej okolicy Koszalina. Widzę, że frekwencja dopisała. No, świetna frekwencja, mimo że troszkę nas przeraził deszcz i przede wszystkim prognozy, które już od kilkunastu dni pojawiały się w internecie, ale widać, że wszystko się uspokoiło i na pewno podczas biegu będzie fantastycznie. No właśnie, to się zmyje ten proszek później? Ma szansę, tak, jak najbardziej, także nie ma obawy o to, że ubrania się zniszczą. Można to bardzo łatwo doprać, bardzo łatwo. To będzie nowa tradycja w Koszalinie? Myślę, że po tym, co tutaj się dzieje, to trzeba będzie to kontynuować. Dacie radę na trasie 5 km w tych strojach? Myślę, że tak. Raczej nie powinno być problemu. Trasie 40. A ty dlaczego się zgłosiłeś? Znaczy, to całą drużyną się zgłosiliśmy. Przede wszystkim chcemy sprawdzić się i zobaczyć, jak długo jesteśmy w stanie w tym wszystkim wytrzymać. Bardzo uwielbiam biegać, a takie urozmaicenie tymi kolorami to jest naprawdę fajna sprawa przywitania wiosny i bardzo mi się to podobało. A tobie kto cię przekonał do wzięcia udziału w tej imprezie? Szczerze, zostałam zmuszona przez te dwie tutaj koleżanki. A jak ci się podoba? Bardzo fajnie jest na razie, tylko szkoda, że deszcz jest, ale tak ogólnie to mi się bardzo podoba i te kolory to też rewelacyjna sprawa. Uczestnicy mieli do przebiegnięcia 5 km. Można było biec, iść i truchtać. Po drodze w kilku punktach wolontariusze nie szczędzili zawodnikom tęczowego pyłu. Fajna inicjatywa, więc i trzeba świętować pierwszy dzień wiosny po prostu. Kolorowo warto? Warto, warto, bardzo pozytywnie. Start i meta biegu była na placu Podorzynkowym i jako pierwszy linię mety przekroczył Piotr Gawron. Bardzo mi się podoba taki pomysł i mam nadzieję, że będzie kontynuowana ta impreza. Zwycięstwo cieszy? Bardzo cieszy. Dlaczego się pan zgłosił do tego biegu? Zgłosiłem się do tego biegu, ponieważ planuję inne starty i to była dla mnie taka impreza, takie przetarcie jakby na złapanie lepszej formy. Po kilku minutach pojawiali się kolejni kolorowi zawodnicy. Na mecie czekał na nich ostatni punkt z proszkami Holi. Bardzo fajny pomysł, zachęca wszystkich do biegania i do świętowania pierwszego dnia wiosny. Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, odbył się finał imprezy, czyli wielkie obsypywanie kolorowymi proszkami. Jako młodzi ludzie, bo jesteśmy maturzystami z Bronka, jeszcze nie spotkaliśmy się z kimś, kto by powiedział wprost, że impreza jest głupia, impreza jest do bani i nam nie pomogą. Zawsze ktoś tam, jeżeli nawet nie mógł nam wprost pomóc, to zawsze przekierowywał nas do kogoś, kto mógł nam pomóc. Trasa była dość fajna, bardzo zaskakiwały kolejne punkty z farbkami, już myślało się, że koniec. Oni coraz więcej dokładali na mnie różu, jak na złość. Jak się podoba taka inicjatywa? No fajnie, że się mieć kolejną, inną imprezę w życiu niż tylko nudne takie bieganie przed siebie. No, jest to zdecydowanie fajna inicjatywa. Bieg kolorów bez przesady można zaliczyć do jednego z najbardziej optymistycznych wydarzeń sportowych w Koszalinie. Miejmy nadzieję, że młodzieży, która zorganizowała imprezę, nie zabraknie energii i zapału do kolejnych edycji biegu kolorów. Jak widać, pomysł był strzałem w dziesiątkę.